Cześć. No witaj, witaj. Dzień dobry, a może dobry wieczór, w Ajdy, zależności halo, ja kto, się przecież witam, nie w ty. zależności kto o jakiej porze cię ogląda tam u ciebie. Aha, aha, aha. Tak. No, dobra, kontynuujemy grę ze mną z Niedźwiedź. Cześć. Możemy lecieć. No I cóż, co planujesz zrobić, powiedz? robię tutaj wielki plan celu wojennego nastawienia defensywnego, ponieważ to zwiększy czas budowy bunkrów oraz budowy fabryk wojskowych, czego w sumie nie przeczytałem wcześniej, a to jest w sumie nie głupie i to o 20%, więc O, no to fabryki wojskowe to nawet fajnie już. Ponadto już rozplanowałem wielki plan ataku na Litwę, który wygląda następująco, gdzie 18 dywizji rusza na północ. Dziękuję. Musisz zająć tylko Kowno i skapitulują. No w zasadzie to tak, dlatego 18 dywizji rusza na północ, omijając Kowno. Aha, to dobry plan. Wszystko pod doświadczenie rozumiem, że robisz, tak? Oczywiście. Bo dodatkowo ludzie pisali w komentarzach, bym zaatakował Rumunię, tam w ogóle wszyscy pisali po pierwsze, że ty powinniśmy zaatakować, że to koniecznie musimy zaatakować i przyłączyć do siebie. Okay. Czyli ja uważam, że to byłoby rozsądne, aczkolwiek jesteśmy kolegami, więc się dogadaliśmy, że jednak postaram się być użyteczny. Dokładnie, a po drugie mówili mi, że ja koniecznie muszę zaatakować Rumunię i ją przyłączyć, tylko że ja widzę dwa problemy. Pierwsze, wojna światowa, która może wybuchnąć, jak to powiedział Ignacy w przerwie między nagraniami, że jeżeli zaatakuje Rumunię, to możliwe, że się napięcie się to zwiększy. I zasłuży coś gwarancję. Dokładnie. I to jest miłe bardzo. I plus druga sprawa, mam takie dziwne obawy, że kurde, o ile bym się tam jeszcze przez terytoria Mołdawii przebił, dawnej, no to jeszcze mam wrażenie, że tam do Transylwanii bym miał problem się wbić. Jeżeli ich przebijesz tylko z linii, żeby stracili ten defensiveness bonus, czyli wiesz, w sensie okopanie, to zwykle potem idzie dać radę, wiesz? No teoretycznie po zniszczeniu Litwy mógłbym spróbować ich zaatakować. Dobra, moje oddziały za chwileczkę będą ready do walki. Na Transylwanię, nie, na Basarabię. Nie będzie na Besarabię. Besarabia. Zresztą się zastanawiał, skąd jest ta nazwa. Besarabia, nie? Besarabia? No ładnie brzmi, wiesz, tak w sensie orientalnie bardzo brzmi, nie? Besarabia. Znaczy, ja znam opowieść o tym, jak powstała Besarabia. Możesz opowiedzieć. Nie, bo to jest opowieść, która zawiera w sobie takie smaczki typu kamień, kobieta, murzyn, prawda? Aha. Besarab, aha. Właśnie z naciskiem słowa Arab. Tak, tak, tak Arab, dokładnie. Arab, to przecież bardzo fajna nacja, tak? O tej nacji mówisz. Oczywiście. Oczywiście. Ale inaczej, wszystkie nacje są takie same, bo przecież jesteśmy poprawni politycznie, prawda? To przede wszystkim wszyscy jesteśmy ludźmi, za wyjątkiem murzynów. No Niedźwiedź, kurwa, no już musiałeś zacząć. No. Ja trzymamy się poprawności politycznej dobrej na odcinkach, a ty znowu po prostu, znowu przyjdzie TVN. To nie jest poprawność polityczna, po prostu model klasycznego let's playu właśnie wyróżnia się tym, że jest kontrowersyjny, prawda? I... Klasyczny let's play powiada, tak, że jest kontrowersyjny, tak? Tak śmiesznie mówić o czymś, o czym ludzie nie wiedzą, bo nie mają kontekstu tej naszej wypowiedzi. A to możesz powiedzieć, jaki był kontekst, bo to jest akurat bardzo ciekawa historia w moim odczuciu. Co, no kontekst jest taki, że w zasadzie dawno temu, bo w sumie z jakieś dwa miesiące temu, czyli dawno temu był w życiu niedźwiedzia, zgłosił się do mnie i do Ignacego, nie tylko w sumie, bo nie tylko do wszystkich dużych i małych youtuberów. No. Ja byłem wśród tych dużych oczywiście, tych największych możliwych. Przestań się śmiać! Jeżeli przepraszam, to może to Lutela i Sztyksa, to jest dla ciebie najwięksi, to okej. Okay. Ale Lutel o mnie coś mówił. Mówił coś tobie? Tam było, że tego, tam bo były jego dwa komentarze i jeden komentarz był takim, że no po prostu ludzie go lepiej lubili i wiedziałem, że musiałem się odsunąć, coś takiego tam tłumaczył, dlaczego nie jest już na kanale i tam wtedy była analiza, że teraz ludzie szukają takiej, mimo wszystko szukają stałości i szukają czegoś... Stałości, stałego związku. Tak, stałego związku, szukają czegoś, co znają, czyli szukają takich charyzmatycznych youtuberów, jak ja, prawda, i tak dalej. No ale może wytłumaczył, że to chodzi o to, że dwa miesiące temu się zgłosił nas pewien pan, którego pewnie teraz tutaj pozdrowię, bo może nas ogląda teraz. Mówimy. Nie, bo niestety nie pamiętam, jak się nazywał, wiesz? Jakub Rados chyba. Jakub. Okay. Chyba Jakub Rados, który pisał pracę licencjacką z... To była magisterka? Licencjacka chyba praca. No. Z socjologii. Tak. I pisał na temat ogólnie zjawiska let's playu, w sumie to tak naprawdę o widowni chyba bardziej niż o samym let's playu i o tym, co się kreuje wokół youtubera, no i przeprowadzał tam wywiady, no i tam... tej swojej pracy licencjackiej zawarł pewne cytaty z naszych wypowiedzi przeróżnych, no i tam wyszło na to, że ja jestem takim dinozaurem YouTube'a, który jest klasycznym youtuberem. W sumie ja się z nim zgadzam, no bo coś w tym jest, no ale tutaj Ignacy oczywiście się śmieje, że się zrobiłem taką pipką na tym. No bo jesteś pipką, to nie musiałeś się nią robić akurat. Proszę bardzo, że tak zacytuję, ja to robię dla rodziny, dla przyszłości swojej i swojej oczywiście. Rodziny, przyszłej i obecnej.
Ja się akurat zupełnie tego nie wstydzę i nie wypieram. Ale tak śmiesznie brzmi, jak wojownik o wolność. Robię to dla innych. No, przepraszam, powiedział koleś, który robi, że ja robię dla ideałów i nie chcę się sprzedawać jak ci więksi. Nie nagrywam Pokémon Go! Przyznaj się wprost, jakby do ciebie przyszła jakakolwiek firma, to byś kurwa machał ogonkiem, żeby pieniądze wciągnąć. Nieprawda. Gadasz takie głupoty. Meta byś kurwa zrobił zaraz jeszcze, wiesz co chodzi. Jackpot by był postawiony na ciebie. Nieprawda. W ogóle pisali temu Jackowi Godowskiemu, nie? Temu od wbijania na chatę, bo tam się pytał, komu mam wbić kolejnemu i tam widziałem chyba 3 komentarze z cyklu wbij pulchnemu niedźwiedziowi. Już to widzę, to byłoby dobre. Co, Jacek zignorował pewnie te komentarze. Nie wiem w sumie, ale nawet jakby do mnie pisał, to powiedział, że nie. Chyba, że wymyśliłby coś kreatywnego, żeby w sumie to jakoś rozegrać. Nie wiem, pojechać do jakiegoś bunkra na granicę Marzinota starą. No tak, ale to by nie można było cię widać, ale to znowu jaki wtedy sens robienia wjazdu na chatę, nie? Widać byłoby moją rękę, to już byłoby wystarczająco, żeby ludzie się spuścili. Rękę czy racicę? Jaką racicę, ty świnie, ty wieprzu, ty przestań... Dostaniesz tempo 4. Przestań zamawiać jedzenie w internecie, bo mi zamula, o. Faktycznie, coś nam zamula, zauważyłeś? No właśnie, tak jest jakoś, tak. No nie, tak jakoś dziwnie. Tak jakoś. Zrobię sobie może skoncentrowany przemysł. A może ja poszedłem w rozproszony na przykład. A to dlatego, że gram Niemcami i się trochę cykam bombardować. Niektórzy piszą, że to jest głupota, znaczy skoncentrowany też ma swoje plusy i minusy. Wszystko ma swoje plusy i minusy, jak, że tak powiem, powiada klasyk, aczkolwiek... No, ja mam same plusy. Tak? Zobacz, no niestety. Jestem człowiekiem... W sensie chyba na teście wyniku na HIV po prostu masz chyba plusy. Słuchaj, drogą... Ciekawe jest to, że jak robisz test na HIV, nie żebym kiedyś robił, ale jak robisz test na HIV, to właśnie jak masz dodatni, to jest, że masz. O, cele, cele narodowe. A powinno być chyba tak, że ujemny, to znaczy właśnie, że... No halo, mam przecież siły żywej w polu, armia, 646 tysięcy. Ale dlaczego nie pozwala ci wystawić Anschlussu? Wystawiłeś na pewno? Tak. No to już mogę powiedzieć, no stary, no. Dobra, poczekaj, zrobię tak. Czy teraz się zgodzicie na Anschluss? O, dobra, mam już, okej. Musiałem zrobić bardzo złą rzecz, czyli dużo wyposażenia naraz stracić, ale dobrze, już jest. A co żeś zrobił takiego, że nie mogłeś... A nie powiem. W ogóle ja mam tę wojnę z tym... No, wciąż nie mogę wypowiedzieć wojny, no wciąż nie robią mi kurde tego... Jak to się nazywa? Casus Belli. No. No to w Europę trochę grałeś, też mu powiedzieć takie terminy znać jak Casus Belli. Casus Belli, to się nie nazywa Casus Belli, tylko to jest... Jak to po polsku przynoczy i chwila? Powód do wojny. Powód do wojny, właśnie. Przecież to jest z łaciny. Roszczenia. Roszczenia. Roszczenia terytorialne. No to trzymaj, no. O, czemu? O, przepraszam. No tak, halo, no. Czemu jednostki się nie ruszają? O ty! O ty! To jeszcze nie jest ten. Ja dostałem traktat, żeby mieć technologię do czołgów. No to mi chodzi. Twój sterowiec został zniszczony. A, wybuchł. I teraz już nikt nie będzie chciał latać. A one takie fajne były. Wybacz sobie, jakby było fajnie, jakby teraz tak w naszym świecie takie latały sterowce nad lasami ogromne. I by wybuchały, spadały, bo by niszczyły ludzi. To by było kupa śmiechu. I murzynów. I, no i, nie, terroryści, Jezus, i terroryści, terroryści by takimi sterowcami tak by się wbijali w wieżę Eiffla. Tak, zamiast ciężarówką. Nie wolno tak być niepoprawnym politycznie. Trzeba być dobrym youtuberem, który nie porusza ciężkich tematów. Racja, racja. Zakazać wszystkich ciężarówek. One zabijają ludzi. Od dziś dobra, nikt nie może... Ciężarówki powinny zostać zakazane. Nie gdzieś tak. Powinniśmy solidarnie z Europą wyłączyć produkcję pojazdów samochodowych w naszym kraju. Ja produkuję Opla Blitz. Czy myślisz, ile ten Opel Blitz mógł zabić ludzi? Matko Bosko, biorąc pod uwagę, chwilę. On transportuje broń. On transportuje broń nie, i ludzi, którzy transportuje śmierć, nie wiem. No właśnie, wiesz? Tak. To jest transport śmierci. On transportuje w pierdol. Tak, eksportuje w pierdol na zachód. Jak tam twój Casus Belli na Belgię? Całkiem sprawnie, muszę przyznać. To bardzo dobrze. To w ogóle, przypadkiem Belgia nie ma tam też jakiejś takiej malutkiej linii Marzinota tam, gdzie stoi? Nie, Belgia nie ma. Mogą sobie zbudować potem i jeszcze Francuzi mają drugi cel, jak przedłużenie linii Marzinota i mogą sobie rozwinąć na granicę. I widzę, że idą w stronę właśnie, bo idą ze wzmocnienie fortyfikacji, ale ja na linii Marzinota nawet się nie będę z nimi bił, więc szczerze mówiąc w chuju ich mam. Pamiętam, ja idę teraz, że tak powiem, Adolf musi wrócić do swojej ojczyzny. A, dałeś, nie dobrze, Anschluss. Bo ten, bo ja pamiętam, że kiedyś atakowałem Belgię właśnie i wypowiedziałem wojnę Belgii, nie wypowiadając wojny Brukseli. Co? To, Boże, nie Brukseli, tylko Boże, Holandii, przepraszam, Holandii. Przejęzyczyłem się. Nie wypowiadając wojny Holandii, no to miałem problem w sensie z tam przybiciem, bo tam mieli taką jakby kawałek Marzinota i musiałem w zasadzie wypowiedzieć wojnę Holandii i potem od północy uderzyć na...
Bywa ciężko, aczkolwiek jest to do zrobienia. Jest to jedna po prostu luka do przybicia się, ale jeżeli się wstawi tam, w sensie w tę stronę sobie to robiłem. Jak wstawiłem sobie odpowiednią ilość tych, wstawiłem odpowiednią ilość wojska plus czołgów troszeczkę do przebicia, to to działa, że tak powiem. O, mogę wprowadzić zmiany w rządzie. Berlina, Rumunia się robi. Niemcami to się robi tak szybko zmiany, bo tak, raz, że masz Adolfa, który daje ci przyrost siły politycznej plus 50%, to jeszcze mam dwóch doradców do siły politycznej, a mogę mieć nawet trzeciego. Bo ja mam Rudolfa Hessa i Martina Bormana, a mogłem jeszcze dać Joachima, nie Joachima Goebbelsa, Ribbentropa, przyrost siły politycznej plus 5%, odporność na zmianę ideologii. Ribbentrop. Rzesza Niemiecka, Adolf Hitler są jednością. Belgia to ponoć bastion wolności i demokracji, a jego obywatele pragną jedynie pokoju, a ich ideały wiodą na manowce. Ich demokracja dzieli ludzi zamiast łączyć, a ich wolności pokazuje brak dyscypliny. Dla nas, obywateli niemieckich, to nic więcej jak tylko puste kłamstwa. Tak jak traktat pokojowy napisany pod ich dyktando. Belgia nie od dziś jest na celowniku demagogów, ale ostatnimi czasy NSDAP zaostrza swoją retorykę. Możliwe, że dojdzie do wybuchu wojny. Niemożliwe, nie wierzę. Tutaj ja w falangistycznej Polsce wierzymy, że będzie pokój wieczny. Ja myślę, że falangistycznie Polscy generalnie popieracie te żądania, bo oczywiście, oczywiście, jak można twierdzić, że to nie jest niemieckie. Że Belgia jest niepodległa, jak ktoś może twierdzić, że są krajem. O, Amelia Earhart zginęła. Wszystko historycznie się toczy jak na razie. W sumie tak. Są takie mapy francuskie, na których Belgii nie ma, bo Francuzi tam mają mokry sen. To prawda. Znaczy oni przez jakiś czas mieli tam ten region, nie? No tak. W ogóle ten... Członkowie frakcji producenta przygotowujące lewo jedne, super. W ogóle... Taka ciekawostka a propos Anschlussu, to jak powiedziałem mojemu znajomemu, bo tam mój znajomy czytał ostatnio biografię Hitlera, się tak zaciekawił strasznie tą biografią Hitlera. To będzie ciekawe hobby. Tak, ale potem przeczytałem mu jak ten, bo siedziałem akurat na Teamspeaku i on tam też siedział, i ja robiłem Anschluss Austrii i tam w tym evencie wyskakuje, że tam ludzie witają Adolfa kwiatami i tak dalej, jak mu to powiedziałem, to powiedział... O, tak, przepraszam bardzo. Targające Austrią niepokoje ewidentnie wskazują na to, że jej mieszkańcy pragną być obywatelami Rzeszy. Pora przekuć słowa w czyny i spełnić wolę ludu. I to jest najlepsza odpowiedź świata. Jak można twierdzić, że Austria nie jest częścią Niemiec? Tak, i w tym momencie mój znajomy powiedział takiego... Tak, jasne. Witajcie w Rzeszy. O, ZSRR ma czystki w rządzie, to dobrze. Okej, dobra, mam kilka zmian do wprowadzenia i kilka rzeczy, poczekaj chwileczkę. Ja muszę teraz zrobić to, a to wymaga... Bliskie stosunki z Japonią, to nam się przyda, nie? No na pewno, potrzebujemy jej dwóch osi. Wziąłeś sobie ten cel, w sensie wybrałeś sobie... dobrze. Wziąłeś sobie ten cel narodowy? Tak, już dawno. Proszę, możemy lecieć. Popatrzmy, tutaj taką linię ofensywną nam rysować. Aha. Ta rzeka tutaj to jest... co to jest za rzeka? Która? Ta obok Bukaresztu, przez Mołdawię to przepływa. Na północ. A ja wiem. Incydent na moście Marco Polo. Zaczyna się. To obok Bukaresztu? No to jest Łaba, to jest ten Dunaj, nie? Dunaj? Oczywiście. Jesteś pewien? No to znaczy ta na prawo od Bukaresztu. Ta na prawo? Na prawo. No jest, a, ta co dochodzi do Dunaju, tak? No właśnie. No. A to nie wiem, jak się nazywa. A widzisz. No to... Ta co dochodzi to nie wiem. Ja Dunaj na własne oczy widziałem. Tymi oczyma. Chwila, to chyba nie... Czołgi, halo, kiedy będą? O właśnie, już wiem, co miałem zrobić. Czołgi. Dobra, mam kompanie, których potrzebuję już. Weźmy to. Może na wojnę będzie akuracik. O, już jest sierpień, a wiesz, co się dzieje w sierpniu? Co? Belgia dostaje w pierdol. Ej, to i Litwa powinna dostać. Ale pod koniec sierpnia. Pytanie tylko, czy 18 dywizji wystarczy, by ich tutaj zmasakrować? Myślę, że... Bez samolotów? Litwa operuje jakimiś 6 dywizjami, tak dokładnie. No. Mój plan nie jest zbyt doskonały, ale no... Krótka pauza ode mnie. Patrzę, czy nie ma gwarancji. Nie ma. Rzesza Niemiecka wypada wojnę Belgia. O Jezus, napięcie światowe zwiększa się. Napięcie! Okej. Śmieszne żarty. Wygląda to, że się przebije. Byłem przygotowany do tej bitwy. Dodaję sobie dywizję. Wszystko jak na razie jest naprawdę zmniejszę na... moje samoloty już latają, jak miło. Zmniejszę może artyleria międzywojenna, bardzo dobrze. Znaczy, po co masz zmniejszać, jak masz tylko jeden front do utrzymania? No nie bądź aż takim podludziem, stary. No to jest jednak... Zwykle lubię kontrolować troszeczkę. Ale tam się nic nie dzieje, oni pchają po prostu. No puszu robią. Dałeś w ogóle linię ofensywną pod Brukselę, czy gdzie? Proste i pod Antwerpię. Mam dwie linie ofensywne, jeden z czołgów, druga piechoty, wiesz?
Właśnie. Lubię dzielić sobie. O, już ich jednostki uciekają. Też bym dał sobie dwie linie ofensywne czołgów i piechoty, gdyby nie fakt, że mam samą piechotę. Gdyby nie fakt, że nie mam czołgu. Nie mam czołgu, dokładnie. O, Belgia upadła. Nawet o, ich... i czołgi są on the run. O, dostajesz po dupie przez chwilę, dostawałeś. No nie, no bez przesady. A jednak, dostawałeś przez chwilę po dupie. I znowu, na jednym froncie. Na drugiej linii ofensywnej chyba. A, już nie. Nawet już tam nie patrzy, wiesz? No gdzie jest moja Litwa? Chcę powiedzieć wojnę! O! 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 To jest potencjalni wrogowie Zjednoczone Królestwo. Gwarancje Litwa, no to super. Już poszła gwarancja? No to nie wypowiem im chyba wojny, co? No, możesz tak być. Ach, a ci co mają? Rumunia ma od innych krajów gwarancję niepodległości. Zjednoczone Królestwo. No to tyle, jeżeli chodzi o jakieś podbijanie. Wielkie plany podbojów. No chyba tyle, prawda? No to wygląda. I tak wojna się zbliża, więc w sumie... Po prostu porobię... Stracisz niestety... Ten, stracisz niestety... No to wygląda, że stracisz. Trochę tego. Narodowej jedności, wiesz? I punktów politycznych, bo będziesz miał, że prowadzisz kiepską politykę zagraniczną. To też, no mógłbym ich zaatakować, tylko że musiałbym ciebie wezwać, a to oznaczałoby, musiałbyś być na Francję. Już światówkę, nie? Wojnę światową by oznaczało. Ale no w sumie teraz, jak jesteś już pod Francją, to czy oni mają szansę cię zatrzymać? Czy bardziej bym się boję tej Wielkiej Brytanii, tak naprawdę? Wielkiej Brytanii ja bym się nie martwił jeszcze w tym momencie chyba, wiesz? Ona jeszcze jest kiepska, odnoszę wrażenie. Dobrze, teraz czas przerzucić moje samoloty. Bliskie wsparcie. Ile tu będzie samolotów? Jeszcze jest miejsce na ile? Na 400. Pięknie się składa. Zapraszam na północną Francję. Dobrze. Jesteś ze mną? Tak, jestem z tobą, tylko tak patrzę, dlaczego moja armia się nie rozstawiała i widzę, że mam sprzęt wsparcia. Dziarsko uciszyłeś i myślałem, że akurat poszedłeś już zrobić coś pożytecznego w swoim życiu, a tu jednak ząg. Nie. Ja robię tylko i wyłącznie ten... W sumie co ja robię teraz z życiem? Niepożyteczne rzeczy. No w sumie to jest dobre określenie. Tak jak patrzę, dlaczego mój sprzęt wsparcia tak długo się robi. Chyba dlatego, że moje fabryki robią tylko jeden sprzęt wsparcia. Czyli jedna fabryka robi jeden sprzęt wsparcia. To jest bardzo smutne. Ilość tych fabryk jest naprawdę bardzo smutna. O, ropy potrzebuje, wiesz? Amerykanie dostarczają ropę, żeby zdobywać całą Europę. O, jest! Konflikt w Chinach jest niepokojący. To prawda. Dobra, to tak, ja żądam kraju sudeckiego w takim razie i idę w stronę Gdańsk za Słowację. To ja robię obronę Polski. Japonia wypowiedziała wojnę Shaanxi. Grand Batterie, widzę, że Francuzi robią. I państwo chińskie. Ja chyba dostałem casus belli na Rumunię, tylko że znów to samo. Mam nadzieję, że się tam zamienimy, ta Słowacja i tak dalej, nie? Dostałeś casus belli na Rumunię? Mhm, to zrobiłem sobie. A... Mają gwarancję też drugą. Tak. Co to jest ciekawe, bo w tym momencie, jeżeli są dwie gwarancje, to Brytole nie mogą nie mieć już możliwości punktowej, żeby dać więcej gwarancji. No, ale nie wiem. Buduję malutką linię Maginota na granicy z Rosją. A, wiem, co muszę zrobić jeszcze, zapomniałbym. To. O, właśnie. I jeszcze gdzie? Jak myślisz, które kraje powinny poznać dobro Hitlera? Dobro Hitlera? No Czechosłowacja. To znaczy, dobro, no Czechosłowacja to za momencik, na spokojnie. Na razie tam polecą, wiesz, żądania do kraju sudeckiego i tak dalej, więc ja tutaj się nie będę jeszcze napinał. Mhm. Aczkolwiek zadaję to pytanie nie bez przyczyny, bo zacząłem właśnie, pomyślałem sobie, że amerykańskie społeczeństwo bardzo potrzebuje narodowego socjalizmu. Co o tym myślisz? Czyli nie wiem, czy to jest możliwe obecnie. Właśnie zacząłem im boostować popularność partii. Ale oni tam mają chyba tak coś, że wiesz, że nienawidzą Niemców. Nie. Wcale nie. No jak nie? Już patrzę. Jakie mają duchy narodowe. Bastion wolności. Tylko 20% mają odporności na zmianę ideologii. A widzisz, to jest dużo. No co ty, kurde, w porównaniu z Niemcami, którzy mają 50 chyba? Niemcy mają... No, gorycz porażki, 50%. Zresztą tych punktów i taką za dużo już. Zaraz będą wszystko uzupełniane już, więc... Projektem floty atlantyckiej, floty rajdowej. Lotniskowiec. Na chuj mi do lotniskowców coś. Dobra, samoloty. Trochę smutne, że nie mam się jak rozwijać, no ale cóż, no takie jest życie. Bo niestety zjadłem Belgię, przepraszam. I w sumie dosyć szybko wybuchła wojna w Hiszpanii, to też nam trochę zmieniło plany, nie? A no,
w ogóle dąż do tego sojuszu z Włochami, nie? Bo tam by się przydało. A, to myślę, że rozgarniemy ten temat dosyć prędko, wiesz? Ja już zacząłem robić dużo fabryk wojskowych, więc to już jest plus. O nie! Bolesław Piasecki obiektem krytyki za słabą. Tak, będziesz teraz miał. Jeżeli miałeś kasus belli i go nie wykonałeś, to jest niestety tak to działa. To trzeba się śpieszyć. Trzeba się śpieszyć, bo... To prawda. Bo smutek i żal będzie. Zaraz faszyści przegrają i się skończy. Dzień zwycięstwa. Wydajność pozyskiwania surowców brzmi dobrze. Wydajność pozyskiwania surowców 2 też brzmi dobrze. Dobrze. Może w ten sposób zróbmy. Bardzo powoli buduję te moje wojska i to mnie troszeczkę boli. Tak? Aż tak jest źle u ciebie? Plus powoli buduję te bunkry na granicy z ZSRR, bo zrobiłem taką długą niemarzynotę wzdłuż całej mojej granicy z ZSRR. Buduję teraz. Z której strony zacząłeś budować? Od południa. Jeszcze nic nie widzę. Wiesz co, fortyfikacja już na jeden coś nie coś daje, wiesz? Bo tak, bo fortyfikacja na jeden daje ci, kolego mój serdeczny, jeśli się nie mylę, karę 15 za poziom, czyli na, wiesz, okopanie możesz mieć chyba do ilu, do 30% czy coś takiego, to już dwa poziomy bunkru to jest darmowe okopanie, nie? No tak, tak, dlatego miałem plany tam zbudować, ponieważ 2-3, aczkolwiek na razie mam problem z budowaniem po jednym, nie? Panzerkampfwagen 3 wyszedł do produkcji. Proszę mi natychmiast zrobić Anschluss Czechosłowacji i się podzielić. Już za chwileczkę planuję to zrobić. A to z Holandią? Ma już gwarancję, czy nie? Nie, nawet nie robię na nich kasy z Beli, wiesz? Ja ich potem zjem celem narodowym, wiesz? W sumie przez Szwajcarię mogłeś też przejść. Mogłem, aczkolwiek Szwajcaria jest bardzo irytująca do przechodzenia, bo A są góry i nie daje mi za szerokiego frontu do Niemiec, do Francji. A mnie interesuje front otwarty od północy, żebym mógł wjechać do Paryża i żeby Francja skapitulowała. Znów to mnie taki... oskarżyli o słabą politykę zagraniczną. Znaczy, ja nie wiem, czy nie jest w tym trochę racji. Zastanawiałbym się troszkę nad twoją polityką zagraniczną, czy jest prowadzona dobrze. A ja dodatkowo jeszcze robię klejma na Łotwę, nie? I to jest też... Serio? Zacząłeś tyle robić, aż klejmy? No. A no po co? No, tak już wyszło, no. Nie spodziewałem się, że będzie aż tyle gwarancji. Ajajaj, niepotrzebnie, niedźwiedziu. Trzeba tę wojnę przyspieszyć. Zaraz. To prawda. O, co się dzieje? Poczekaj. O! To wspaniały dzień dla Niemiec. To tylko chwilowy pokój. Zaolzie, aneksja Zaolzie. Zaolzie tak, jest dostałeś, nasze. Dostałeś Zaolzie ode mnie od razu. Po przyjacielsku. Bo to jest to ten event, że tam z Czechami co się dzieje, tak? Dokładnie. A teraz idziemy na arbitraż wiedeński, potem los Czechosłowacji i potem dostaniesz Gdańsk za Słowację. Tylko ja muszę ze Słowacji zrobić marioneteczkę sobie. Dobra. Wolframu potrzebuję. Ciekawe. Dobra. Okej, okay, możemy lecieć. Mhm. Zaolzie to rozumiem, że to jest tam takie malutkie. Dostałeś te dwie prowincje obok Krakowa. Ale mają fabryki jakieś, wiesz? Trzy cywilne nawet. Trzy cywilne dostałeś za frajer, to wiesz. Czechosłowacja ma jakieś roszczenia względem tych ziem? Śmiał mieć jeszcze roszczenia? No właśnie, ja nie wiem. Weź tam, zrób drugi arbitraż. Już idę do arbitrażu. Zaraz im pokażemy na arbitrażu. No, porozmawiamy sobie tam z nimi. Dobrze, to ja już robię w takim razie kolejną armię, która będzie za ten temat rozmawiała z nimi. Słusznie. Ja się zgadzam w 100%. A nie, halo, stop, Ignacy, stop. Przepraszam. Nowa armia. Usuń. Halo. Kurwa. Poczekaj, wszystko zepsułem. Wszystko co mogłem, to zepsułem. Dobrze. Wy teraz robicie tak, że bierzecie sobie granicę, ustawiacie się tu, a ty, przyjacielu mój serdeczny, garnizonujecie się dzisiaj, garnizonowaliście. Przepraszam bardzo. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, bo w sumie nie mam żadnej armii na granicy z Rosją. Bo jedna z granicy z Rumunią, druga na granicy z Litwą. I nie wiem, czy to nie będzie problematyczne, gdy już Rosja zaatakuje. Oj, nie wiem. Zastanawiam się, kiedy się oni we mnie wbiją. Czy wbiją się jakoś tak nagle, czy jednak będę miał jakieś ostrzeżenie. Jak myślisz, jeśli bardziej piechotę zmotoryzowaną, czy w czołgi? Czy doktryny, masz pomysł? Otwórz te doktryny i zobacz sobie Blitzkrieg. Ja wiem, co mamy z Blitzkriegu. Znaczy, jedna ja jest poszedłem... do czołgów, ta po prawej jest do czołgów, ta po lewej mi się wydaje, że piechota zmotoryzowana, mimo wszystko. Nie wiem dlaczego. Kurwa, no jest stary. Drugi efekt to jest masowa motoryzacja. To jest zorganizowanie plus 10 dla całej piechoty zmotoryzowanej. Jest w chuj dużo. A potem jeszcze na następnym dostajesz piechota zmotoryzowana i zmechanizowana plus 15. Poza tym czołgi, przepowiedziawszy, nie są warte. Nie są zajebiste, stary. Pobawiłem się teraz trochę czołgami, jak polską gram pod koniec. Stary, czołgi są w opór zajebiste. Dobra, pójdę piechotą. Znaczy, mi się wydaje, że one za dużo kosztują względem tego, co wiesz robią. Co, jak masz duży kraj, to naprawdę nie są duże koszta, a jeżeli rozbujesz tę produkcję do fajnego poziomu, to naprawdę to zaczyna ładnie działać. Swoją drogą, jeżeli jesteśmy w tym temacie, to ja może moje dywizje pancerne zmodyfikuję bataliony pancerne do czołgów średnich. Achtung, panca, logistykę jeszcze im wrzućmy i szpital polowy, broń wsparcia, dobrze. 37. Wiem. To oznacza wojnę. Już wkrótce. Nie, już teraz.
Okej, okay, niestety widzę, że potraciliście troszeczkę, ale już moje czołgi powolutku się trenują i to do fajnego poziomu, naprawdę. Powinna być taka opcja, że ty dajesz mi, że ty mówisz mi Gdańsk za Słowację, nie? Mhm. A ja mówię, no to może Słowację mi oddasz, ja zostawię Gdańsk i będziemy przyjaciółmi. I wtedy ty mówisz, okej. Okay. Nie? Bo ja jednak w Gdańsku, kurde, mam tam... A budowałeś coś tam? Nie, nie budowałem. To dobrze, no. Na szczęście nie budowałem, ale mimo wszystko mam tam jedyną stocznię w kraju. Wiesz co, jeżeli jesteśmy we frakcji, to ja ci mogę chyba oddać po prostu prowincję, wiesz? A, bo tam mam fabrykę wojskową, mam fabrykę cywilną, mam te dwie fabryki wojskowe. No, to jest już smutek. Mm. Rozumiem twój ból, ale tak trochę mam to w chuju. Trochę mnie to boli. Jestem zniesmaczony twoim zachowaniem, naprawdę. Tough shit, bro. Obrona armii plus 10%, Kazimierz Sosnowski. Myślę, że to będzie dobry. Lepszy jestem do ofensywy, wydaje mi się. Chociaż, czy wolisz do obrony? Czy no nie wiem, co będę robił. Nie wiem, czy będę atakował to ZSRR i mam wrażenie, że nie. Czemu? Mając 40 dywizji, raczej 49 równo, tak trochę. Ja zasplanuję ze steamrollować Francję. Mam nadzieję, że się po nich przejadę jak po szmatach. Czy no, jakbyś podesłał to jakieś czołgi, to może... Czołgi, samoloty, ogólnie wszystko, co jest czymś innym niż piechotą, to może... Będę moment, w którym ludzie piszą, dlaczego nie produkujesz czołgów? No nie wiem, dlatego że, cholera jasna, nie mam fabryk w ogóle. Tak się składa, jestem Polską. To faktycznie może być delikatnym utrudnieniem. No nie ma gdzie ich budować, z powietrza ich nie wezmę. A nie zrobiłeś tych koncentracji i tak dalej? To przecież to powinno ci dawać miejsce. Na budowę. Znaczy, no, znaczy budować mogę, tylko że no teraz buduję linię Marzynota akurat. Tak aha, w ten sposób. Wszystkie fabryki buduj przy granicy ze mną, najrozsądniej będzie. No, tak mniej więcej. Im bliżej centrum, tym lepiej, nie? W Lwowie teraz się buduje, z tego co widzę, jakiś bunkier. Ciekawe. A, tu już zrobione. Dobra. Linia oporu, surowców, w sumie surowców, co ja mam u siebie, zobaczmy. Ja mam ropę jakąś nawet, kto by pomyślał? Tak, bo masz chyba jedną rafinerię, wiesz? To jest chyba nawiązanie do Łukasiewicza, wiesz? Jest jakaś mapa fortyfikacji? Nie, niestety nie ma. Możesz, wiesz, jak to zobaczyć? Weź sobie, otwórz okno budowy i kliknij na fortyfikację, ale możesz to zrobić pomiędzy odcinkami, panie niedźwiedziu, gdyż chyba już czas dobiega końca. O, znaczy jak to czas dobiega końca? Świat się kończy? Co się dzieje? Nie, dobiega końca fałszywe demokracje na świecie. Pokażemy im, co oznacza prawdziwa wolność, albo nawet niewolność, co oznacza prawdziwa państwowość w duchu narodowego socjalizmu. Co ty na to? Brzmi jak dobry pomysł. Też mi się tak wydaje, więc moi drodzy, bardzo serdecznie wam dziękujemy za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Ja bym Ignacy, byście wy ze mną, był niedźwiedź. Na razie. A to był hoj. To był żart. No wiem, no rozumiem. No to cześć, pa.